Campus. Witamy w kronice wypadków filmowych. Elo, elo, elo. Elo. Wczoraj, 31 lipca, podobno koniec soboty wakacji, a dzisiaj 1 sierpnia, więc pierwszy dzień takiej niedzieli wakacji, czyli połowy. I też... O rany. Czegoś... czegoś, co w kinie jest sezonem blockbusterów. A co jest poniedziałkiem wakacji w takim razie? Czerwiec. A, poniedziałek. A gdzie reszta dni? No, koper, to jak zaczynasz drążyć, to zaczynasz psuć jednocześnie. Wakacje, nie ma, wakacje są tak fajne, że nie mają poniedziałków, ani wtorków, ani też śród. Jak dla kogo? Ale dla niektórych pewnie nie mają. Ale na pewno mają czwartki. Czwartki to jest najlepszy dzień tygodnia. Wtedy można nastroić swój radioodbiornik gałką na 97.1, a w sieciach społecznościowych odnaleźć kronikę wypadków filmowych i tak na ekran i ucho po prostu usiąść sobie wygodnie w fotelu, wziąć notatnik jeszcze, bo jakby żeby wyłapać tytuły, o których mówimy. Jeżeli zaczynamy od 2 minut ogłoszeń parafialnych, to musi być bardzo źle w takim razie. Co tam, Koper? Coś ciekawego widziałeś? Coś ciekawego słyszałeś? Słyszałem coś ciekawego dzisiaj rano. No. Mieliśmy niezłą zapowiedź w poranku. Zostaliśmy uprzedzeni po prostu. Poranna audycja została zdominowana przez recenzje filmowe. I trochę wytrącono mi broń, przynajmniej z ręki. Bo chciałem opowiedzieć dzisiaj o filmie The Great Hack. Okej. Okay. O dokumencie. No to jeżeli ktoś nie złapał tego rano, to teraz może sobie... Ale z newsów jeszcze pojawiło się parę informacji ciekawych, więc zanim może się dowiemy o tym, czy Great Hack to great film, to znalazłem taką fajną informację o tym, że ogłoszono listę filmów, którą pokaże się na 18 takim dorocznym wydarzeniu w Los Angeles na cmentarzu. Będzie pokaz filmów co roku. To się nazywa... To jest ten motyw z Under the Silver Lake, tak? No to właśnie czytam tego newsa i myślę sobie, skąd znam ten motyw. Ludzie na cmentarzu przebierają się za gwiazdy filmowe. To jest cmentarz, na którym leżą chyba też te gwiazdy i ludzie filmu, tak? Tak. I to są... to się nazywa Hollywood Forever Cemetery. Mhm. No i w tym roku, we wrześniu, będą tam pokazywać, kiedy Harry poznał Sally, ale też... Czy to jest taki motyw, że to są filmy z ludźmi, którzy zmarli w tym roku, tak? Dlatego tam jest Rutger Hauer na fotosie w tym jest, momencie. Będzie okay. Blade Runner, będzie All About Eve, będzie Moulin Rouge, więc okay. W tym roku sponsorowane wydarzenie przez Amazon Studios. Dużo, dużo więcej filmów. No i tak właśnie sobie czytam i kurczę, skąd znam ten motyw. I Under Silver Lake, to jest film, który obu nam się podobał. Zacząłem drążyć i okazuje się, że ten film przesiąknięty jest, co pewnie też nie jest niespodzianką, ale jest przesiąknięty różnymi lokacjami ikonicznymi dla Hollywoodu, dla Los Angeles. Mm-hmm. Bo reżyser tam się nie wychował, ale tam spędził kilka ładnych lat, zakochał się w tym miejscu i chciał oczywiście te wszystkie rzeczy pokazać. Więc, co ciekawe, Andrew Garfield, który tam się błąka po ekranie i się pojawia również na tym wydarzeniu, swoją drogą dajcie znać, czy obejrzelibyście, poszlibyście na coś takiego, czy w Polsce w ogóle miałoby to sens? U nas inaczej groby wyglądają, nie? U nas groby są takimi małymi, wiesz... świątynkami, a tam to jest kamień wśród trawa. Trawy. Wśród trawy, więc jest to bardziej... Na przykład jest to takie oprzeć, ale... ujęcie w tym filmie i na grobek z wielkim napisem Hitchcock. Mhm.
Tylko że, jak przeczytałem dziś, drążąc temat, nie jest to grób tego Hitchcocka, bo prochy Hitchcocka rozsypano nad oceanem, a to jest jakiś pan Hitchcock, który był lekarzem i nie ma nic wspólnego z tym wydarzeniem, ale za to, o ironio, wybudowano na potrzeby tego filmu inny nagrobek, Janet Gaynor, która jest w filmie przywołana kilkukrotnie, ale jej grób jest na tym cmentarzu. Tylko że jest niefilmowy. Nie jest filmowy. Zbyt skromny, żeby... Więc jest to takie trochę dziwne. Znaczy, to są kulisy, trzeba ratować film. Oglądałeś to, co ci wysyłałem, nie? Tak. Tylko powiem, że jest jeszcze drugi film, który też ma... też jest tak mocno zakotwiczony w jakimś konkretnym miejscu, i to jest Once Upon a Time in Hollywood, film Quentina Tarantino, który w tym tygodniu miał swoją premierę za wielką wodą. Tak, a u który nas jest w sierpniu chyba, tak? Tak, przesycony też, nie przesycony, ale mocno nasycony takimi prawdziwymi miejscami, które dla Quentina Tarantino są i były ważne. Na przykład sala kinowa, w której też bardzo zależało mu, żeby pokazać swój ostatni film, i ten prawdopodobnie też, a tam nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku na pewno pamiętacie. Była taka afera, że Disney sprzątnął mu sprzed nosa. Chciałem powiedzieć właśnie tak. Jedyne kino w Hollywood, w którym można pokazywać jego gigantyczny, w 70-milimetrowym filmie kręcony obraz. Tak, on nakręcił to na taśmie, na której kręciło się to jest chyba ten rozmiar, co Lawrence zarabi, czyli najszerszy w historii najszersza w historii taśma filmowa, jako że ten jego teatr telewizji, czyli Hateful Eight, zakładał to, że on chce kręcić całą szerokość tego, jak to się nazywało, haberdashery, Mimi's haberdashery, czy jakoś tak? Tak. Tego zajazdu. Więc większość kin nie miała takiej możliwości, więc film był przygotowany do tego, żeby pokazywać je również na węższych ekranach, ale jest jedno kino w Los Angeles, gdzie jest taka możliwość, gdzie ekran jest na tyle szeroki i dostosowany do tych 70 mm, ale niestety Disney wtedy wyświetlał swojego Last Jedi i po prostu zgarnął, wypchnął wszystkie inne filmy. Mimo tego, że on już miał chyba zarezerwowane pokazy w tym kinie. No ale wiesz, jeżeli odmówisz Disneyowi, to możesz się pożegnać z każdym jego filmem. Działają jak łobuzy. I z tym się wiąże ostatni mój, może nie ostatni news, ale taki związany z tym. Trafiłem na wiadomość a propos właśnie Once Upon a Time in Hollywood. Pojawiła się krytyka odnośnie obrazu Bruce'a Lee w tym filmie. Przedstawienia Bruce'a Lee w filmie Once Upon a Time in Hollywood. Tak, widzieliście na pewno zwiastun, w którym on jest w takim trochę śmiesznej roli takiego zarozumiałka, któremu za chwilę Brad Pitt spuści manto po prostu swoim południowym kopniakiem albo ubranym w pierścienie prawym sierpowym. Albo jeszcze lepiej, albo jeszcze gorzej dla niego, po prostu pogrąży go jakąś ciętą odzywką i ripostą. A tu się okazuje, że rodzina i współpracownicy Bruce'a Lee mocno protestują, bo i jakby odświeżają wizerunek Bruce'a Lee jako bardzo skromnej osoby. W filmie podobno filmowy Bruce Lee kpi sobie z Muhammada Aliego, a w prawdziwym życiu podobno swoim uczniom, polecał studiowanie jego ruchów, jego gracji, jego zachowania w ringu, i też miał dla niego ogromny, ogromny szacunek, więc trzeba brać te wszystkie postaci. To jest jakby wolność reżysera oczywiście i scenarzysty, natomiast jeżeli się bierzesz za prawdziwą postać, no to albo oddaj to, co się jej należy. Nie mówię tu, że
Czy ja wiem. Każdemu się należy szacunek, no bo jeżeli ktoś jest potworem, to może należy mu się potworny wizerunek. To jest film Koper o Charlesie Mansonie i zabójstwie Sharon Tate. To po co jest tam, po co jest tam człowiek, który bardzo przypomina Bruce'owi? No bo jest to film, który w ogóle bierze ten świat hollywoodzki lat jakich, 60-tych, tak? Tak. 60-tych i pokazuje go w krzywym zwierciadle, więc każdemu się dostaje po tyle samo tak naprawdę. Zarówno gwiazdom, wszystkim właśnie takim zgasłym, jak Leonardo DiCaprio, którzy ładną buźką zrobili karierę w westernach, a później nie byli w stanie się zupełnie odnaleźć, jak i temu. Ten stuntman, czyli postać Brad Pitta, jest wzorowana na kaskaderze, który współpracował z Burtem Reynoldsem i wcześniej był właśnie dublerem jakiegoś bardzo znanego aktora, który kompletnie wypadł z łask publiczności i ten jego stuntman stał się bardziej znany do tego stopnia, że współpracował z Burtem Reynoldsem, a później zaczął reżyserować filmy. Między innymi wyreżyserował Mistrz Kierownicy Ucieka. Nie pamiętam, jak się nazywa ten stuntman, ale w każdym razie to jest jakby... To są różne historie charakterystyczne dla tych lat w Fabryce Marzeń. W zeszłym tygodniu mówiliśmy też o tym, że troszkę podreperował, albo uratował, albo wykorzystał Quentin Tarantino wizerunek filmów Blaxploitation, tworząc Jackie Brown. No. Tutaj jest podobna kwestia, że córka Bruce Lee, rodzina Bruce Lee mówi, że jakby widzą, że Quentin mocno się inspiruje filmami kung fu, ale właśnie myślą, że bardziej interesuje go jakby to, że jest to film kung fu. Chociażby tutaj przywołują ten ikoniczny strój dresowy Bruce'a z Wejścia Smoka, w którym paraduje... Jest takie onesie, nie? No tak, no tutaj w tym wypadku tak. Na Bruce Lee łącznie z butami, wszystko ten żółty strój z czarnym pasem, lampasem, który był użyty również w Kill Billu, ale nie mają szacunku do samego Bruce'a. Nie konsultowali się ekipa filmowa i Quentin i scenarzy. Jakby... Po co byśmy mieli konsultować? Ja mam wrażenie, że podpięcie się pod Quentina Tarantino jest po prostu łatwym strzałem. Ikonicznego. Tak samo było z Django, no. Że a nie uważasz, Spike że podpięcie Lee się za pod... dużo razy mówią niger po prostu. W związku z tym, że to jest głośny film i ludzie, którzy mają coś w głowie, te filmy oglądają i śledzą je i w ogóle kontrolują to, co się wokół nich dzieje, to wypuszczanie po prostu takich baniek jest bardziej opłacalne niż robienie tego przy, nie wiem, Transformersach, czy Wojowniczych Żółwiach Ninja. Moim Więc zdaniem ja w ogóle tego nie... Bruce'owi się należy jakiś tam, nie jakiś tam, tylko po prostu należy mu się szacunek i pamięć. Ja bym go z karata zdzielił, jakbym go miał teraz pod ręką. No i właśnie. No i jeszcze trafiłem na trop takiej malutkiej ciekawosteczki a propos pewnego razu w Hollywood, że jedną z lokacji, która tam się znajduje, jest... posiadłość Hugh Hefnera. Playboy Mansion. I jest to takie troszkę nadwyrężenie timeline'u, linii czasowej, ponieważ Hugh Hefner posiadł posiadłość swoją, Playboya, dopiero w 70-tych latach. A film, jak mówiłeś wcześniej, rozgrywa się w latach 60-tych, ale jest to tak, tak ważny dla tego miejsca dom i miejsce. Landmark. Landmark, chciałem powiedzieć dokładnie, że jakby Quentin stwierdził, że musi to mieć w filmie i chociażby dlatego, żeby tam być, móc odtworzyć tę atmosferę, jeszcze raz ożywić to miejsce i pewnie produkcja tam była dosyć ciekawa. Z tego, co czytałem, aktorzy mówią, że... Gdyby te ściany mogły mówić, wyobrażali sobie wszystkie te ikoniczne miejscówki, grotę i tak dalej, która oczywiście była siedliskiem po prostu takiej męskiej. Znaczy to w ogóle, ja myślę, że głównie by widziały dużo rzeczy żałośliwych i trochę rzeczy niezwykłych. Bardzo możliwe i cringe'owych totalnie, ale też oburzających. I przede wszystkim ostatnio a propos mówisz tej groty, że ten Playboy Mansion w związku z tym, że był takim strasznie kultowym miejscem, to był praktycznie od tych lat 70. nieremontowany. Mm-hmm. To znaczy, że wszystko było w nim po prostu, drewno było powydłubywane i jako, że to wszystko było, wiesz, że część, w której mieszkał Hugh, była remontowana i on ją to sobie dostosowywał, a reszta była po prostu zostawiona, bo jak ludzie przychodzili, byli zapraszani na imprezę do Playboy Mansion, no to oczekiwali czegoś konkretnego, właśnie rozrywki w stylu
przełomu lat, powiedzmy 70., 80. i 90., czegoś takiego, powiedzmy, splendoru właśnie. O czym będą mogli opowiadać później, tak? Tak, tak. No okej, okay. Ja oglądałem serial, ale to o tym w takim razie pogadajmy za chwilę. Na razie się przywitajmy i posłuchajmy muzyki. A my się witamy i zapraszamy. Maciek Małek i Grzegorz Koperski. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. MIA. Paper Planes na samplu z super, super kapeli The Clash. Okay. Straight to Hell. Usłyszany w filmach. Slumdog Millionaire. I to już jest koniec. W wielu grach, w serialach. Wyświechtany niemalże, ale... Czy to bang, 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 bang myślę jest głównie wyświechtany, że pasuje po prostu do czegoś takiego... Jeszcze do zwiastunów. Do filmu akcji z przymrużeniem oka. Pociąć pod to zwiastun. Masz energiczny, fajny zwiastun. Mm. Jak masz napad na bank, jak masz nastolatków, którzy ruszają w siną dal... Albo jak masz taki film o jakiejś rewolucji, film o jakiś dokument o ściemach finansowych, albo o wycieku danych, albo o nielegalnym, albo wątpliwym moralnie pozyskiwaniu danych. Albo film kostiumowy taki z współczesnym twistem, jak Maria Antonina, też by do tego to pasowało. Ja nie wiem, czy w ogóle nie było takiej muzyki, chociaż nie, tam był jakiś masy. Za wcześnie. Okay. Maria Antonina, MIA jeszcze wtedy chyba nie wypłynęła, jak to się pojawiło. Ale Sorry. Była tam jakaś muzyka klubowa.
Apex Twin był w Marii Antoninie. No. Proszę bardzo. Obejrzałem dokument na Netflixie pod tytułem The Great Hack i polecam go. Polecam go wszystkim. Musicie wiedzieć, że Koper jest człowiekiem, który ma bardzo silne fobie społeczne i te ich technologiczne, więc to jest po prostu pożywka dla jego wszystkich. Nie, jest to prawda. Film o tym, że ktoś cię ciągle szpieguje, ktoś po prostu rozkraja twoje życie jak tort i przygląda mu się od środka. Mówisz, bo nie widziałeś tego filmu. No, to jest film o Cambridge Analytica, a pewnie jeszcze o teoriach spiskowych. Dobra, nawijaj. Film ten, Maćku, śledzi losy z grubsza, powiedzmy, trzech osób. Brittany Kaiser, byłej pracowniczki Cambridge Analytica, Davida Carola, który próbuje, który dowiaduje się z mediów, że Cambridge Analytica chwaliła się, że ma kilka milionów osobowych danych, jakby, że kilkadziesiąt milionów osób w ogóle jakby ma wszystkich, ale nawet kilkaset milionów, że ma profile na każdego wyborcę w Stanach Zjednoczonych pozyskane z mediów społecznościowych, więc ten człowiek próbuje dojść swoich praw i uzyskać od firmy informacje, jakie dane posiadają i z jakiego źródła na jego temat. Oraz Carol Cadwalder, która jest dziennikarką Guardiana i ma również wojnę, powiedzmy, z Cambridge Analytica. Analytiką, a ona konkretnie ma troszkę większy problem też z kampanią brexitową. Mhm. I te trzy osoby łączy ten temat, że wszyscy są zamieszani w pewien sposób właśnie z tą aferą, o której wszyscy słyszeli. Cambridge Analytica pomogła wygrać Trumpowi wybory w 2016 roku i była oskarżona o udział właśnie w kampanii, nie oskarżona, była podejrzewana o zaangażowanie w kampanii Leave It. Brexitową, tak. Brexitową. Jakby zwycięską kampanię. Więc początek sam, w ogóle to, co twórcy mówią, co chcieli pokazać w tym dokumencie, bo może ja wiem o tym i ty wiesz o tym, że wiele podmiotów, które działają w internecie, zbierają dane. Zbierają dane od każdego użytkownika, który odwiedza ich serwisy. Na to wyrażamy zgodę teraz lub nie, klikając w te komunikaty ciasteczkowe. Ale możemy cofnąć tą zgodę, wklejając w post treść, że nie wyrażam zgody. Nie siej tutaj. Problem polega na tym, że jakby to nas nie dziwi. I później jak dostajemy reklamy powiązane z treścią na przykład naszego wyszukiwania, powiedzmy, że wyszukiwałem sobie buty sportowe do joggingu i później logując się na platformę społecznościową typu Facebook, dostaję reklamę gdzieś tam w kąciku. Interesowały cię takie buty? No, możesz je kupić teraz. Więc ja dzwonię po prostu do mamy i mówię, że podsłuchuje mnie Facebook. Matko Święta, no jakby... Albo to, że jeździsz tą samą trasą codziennie do pracy i w pewnym momencie Google zaczyna ci mówić, że twój tramwaj odjedzie dzisiaj chwilę później, niż ponieważ są korki na albo trasie. Że w pobliżu jest knajpa, do której już raz się wybrałeś, więc być może chciałbyś tam pójść jeszcze raz. Albo więc jak oceniasz już knajpie, na początku, w której właśnie byłeś. Sam ten David, który jest wykładowcą w School of Design, mówi: wasz telefon was nie podsłuchuje. Nie musi, bo są algorytmy, które przewidują, co będziesz robił, przewidują, czego będziesz szukał w danym okresie, w danej sytuacji. Wiedzą, że zbliżają się wakacje, nie wiem, twoje zachowanie wskazują na to, że prawdopodobnie szukasz wycieczki do Egiptu, więc proponują ci wycieczki do Egiptu na wszystkich. Problem pojawia się wtedy i o tym już mówi wątek Brittany Kaiser, która pracowała w Cambridge Analytica, kiedy te dane są wykorzystywane
kiedy one są wykorzystywane bez, jakby, bez twojej wiedzy, bez twojej zgody. I tutaj podano taki przykład, że jedna, wystarczyło, że jedna osoba wypełniła niewinną ankietę na Facebooku, która dotyczyła osobowości, typów osobowości, i wyrażając zgodę, nie czytając oczywiście formularza zgód, wyrażałeś zgodę na to, albo nawet nie wyrażałeś na to zgody, ale to, to się działo, że po prostu algorytm, oni to nazywają scrape, czyli jakby zdzierał wszystkie możliwe informacje o tobie, o twoich znajomych, wszystkich znajomych, których miałeś i masz obecnie, jakby posty, lajki, niektóre wiadomości były gromadzone i na tej podstawie tworzono profile. I mało tego, które wykorzystywano oczywiście do kampanii, nic nowego. Powiedzmy, że od zawsze nawet kampania w radiu, w telewizji była w jakiś sposób kierowana. Jeżeli reklama była kierowana do raczej młodszej części, no to yo, elo, siema, chłopaki, albo na przykład była puszczana w radiu o takim profilu, na przykład w Radiu Campus. Jeżeli chcielibyśmy pozyskać głosy bibliotekarzy, to rozwieszamy plakaty przy bibliotekach. Albo... No dobra, tak to jest coś, powiedzmy, ludziom przeszkadza to, że dostali miejsce, więc gdzie mogą wylewać w całe swoje wnętrze, po czym ktoś wchodzi w to miejsce, to wnętrze ich ogląda, tak, spisuje wszystko to, co wylali, dobrowolnie, ale, ale wylali i zaczyna właśnie ich profilować. I co jest straszne, że bo do tej pory dla mnie to jeszcze nie było jakoś, w sensie, oczywiście ten element, kiedy bez twojej zgody ktoś pozyskuje twoje dane, nawet dostępne, jest wątpliwe etycznie jak najbardziej. Jeżeli ktoś, tak jak Brittany, osoba, która pracowała wcześniej na rzecz praw człowieka, pracowała później przy kampanii, powiedzmy, Michelle Obamy, i później przeflancowuje się tylko dlatego, że ktoś, no, później jest troszkę więcej na ten temat wytłumaczone, ale później zaczyna pracować na rzecz kampanii Donalda Trumpa i brexitowej i nie jest w stanie powiedzieć w zasadzie dlaczego i uważa, że nie ma w tym nic złego, no to już się zaczyna trochę kłopotów. Kiedy szefowie tej wielkiej firmy chwalą się na bankietach, zalewając się szampanem, że o, zmieniamy świat i właśnie no, 30 milionów osób w ten sposób zmieniamy ich zdanie, targetujemy, właśnie celujemy nie we wszystkie osoby, nie siejemy tej reklamy. Ty tej reklamy nie widziałeś. Wynajdujemy spośród tych wszystkich ludzi, których mamy, wszystkich Amerykanów, tylko tych, których potrzebujemy przekonać, tylko niezdecydowanych. I tylko niezdecydowanym serwujemy, i tu jest najgorsza sprawa, serwujemy im takie treści, które ich przekonają, ale to nie są koniecznie, to nie muszą być koniecznie treści prawdziwe. Serwujemy im po prostu to, co chcą usłyszeć. Jeżeli wiemy, że ten człowiek jest wrażliwy na patriotyzm, no to mówimy, Hillary Clinton nie jest patriotką, bo, nie wiem, mówią o tym takie źródła, ten post, tamten artykuł, miliony jakby tych elementów, tych pieces of content, tak, przygotowane specjalnie dla każdej grupy, siane po prostu z ogromną siłą. Tam jest powiedziane, że w szczycie kampanii Trumpa jeden milion dolarów na dzień wydawany na kampanię na Facebooku, bo tam ludzie... Jak widać, się opłaciło. I co jest jeszcze ciekawsze, trochę niepokojące, że prawdopodobnie przy zgodzie i pewnej wiedzy Facebooka. I tu jest ciekawy wątek, który porusza Carol, dziennikarka Guardiana, że serwisy społecznościowe, ci ludzie z Doliny Krzemowej, których uważaliśmy za fajnych gości w kapturach i klapkach, którzy ich celem, Facebook, Google, ich celem było zbliżenie ludzi do siebie, okazało się, że ich twory, Facebook... Google miał hasło Don't Do Evil chyba. Tak. Ale są wykorzystywane, żeby dzielić społeczeństwo. Na Facebooku trwa wojna. Wojna na informacje. Sponsorowana przez grupę interesów. Podany jest tam okropny przykład wyborów w Trinidadzie. Wydaje mi się, że to było, że to było to, że tam są dwie grupy etniczne, które walczyły przeciwko sobie w wyborach. Hindusi i czarni.
obywatele. I jest po prostu przedstawiony pitch Cambridge Analytica. Zrobimy to tak. Skierujemy się do młodych, bo jakby najpierw następuje analiza, którą grupę najłatwiej jest przekonać, żeby uzyskać satysfakcjonujący wynik wyborów. No więc skierujemy się do młodych i tworzymy kampanię nie biorę udziału w wyborach do młodych Hindusów i do młodych czarnych. I tworzymy memy, tworzymy akcje, tworzymy jakieś stowarzyszenie, tworzymy jakiś taniec, później to się rozchodzi wiralowo. Taki, powiedzmy, mały wewnętrzny ruch oporu, oddolny. Sprawiałem wrażenie, że to jest ruch oddolny, bo wszystko się dzieje w social mediach. I dochodzi do wyborów. Tak zwany astroturfing. I oni jakby mają ten psychologiczny profil tych wszystkich osób, więc wiedzą, że młodzi czarni nie pójdą do wyborów, bo skutecznie są zindoktrynowani i jakby obrażeni na establishment. Ale młodzi Hindusi, mimo tego, że brali udział w akcji, oznaczali się we wpisach, nosili te koszulki, pójdą do wyborów, bo tak powiedzieli im rodzice, bo nigdy nie postąpią wbrew rodzicom. I 40% w grupie docelowej, tam 16, powiedzmy 25, czy tam 18, tam 30. No, uprawnionych do głosowania. Tak, Hindusów, 40% więcej jakby hinduskiej młodzieży poszło na wybory i wygrali wybory o 6%. 6 punktów procentowych i oczywiście szampany, ukryta kamera i wszystkie tak, Koper, że jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy mają tak sprawne narzędzia analityczne i tak rozgryźli tą sprawę, że są w stanie tak bardzo o tym sterować, jakby to niewątpliwie jest to problem. Uknąłem taką tezę. Tylko, że jest to problem tak... Mamy na świecie super złoczyńców, nie mamy super bohaterów. Jest człowiek, który jest evil geniusem, złym geniuszem, który rozgryzł system, albo jest to sieć takich osób i oni są w stanie, i oni są pokazani w filmie, oni wyglądają, no właśnie pałasz nienawiścią do tych osób, bo to jest człowiek po prostu, który na jakimś, w jakiejś knajpie, na jakiejś imprezce firmowej właśnie mówi, że no... Tak właśnie, zapamiętajcie tę datę, dzisiaj zmieniliśmy świat, bo właśnie się okazało, że wygrali wybory po prostu manipulując mediami społecznościowymi. No to jest straszne i nie ma superbohatera, który im przeszkodzi. No, jest Koper, za to właśnie ciekawa jeszcze postać, właśnie Brittany Kaiser i jest jeszcze tam Christopher Wiley. To są dwie osoby ze środowiska Cambridge Analytica, które nazywa się tak zwanymi whistleblowerami, bo oni wystąpili przeciwko firmie, ujawniając te mechanizmy. I o ile powiedzmy, że Christopher Wiley jest troszkę dyskredytowany przez szefostwo firmy i generalnie ludzi, bo którzy twierdzą, że on w 2014 roku odszedł, miał swoją kontrpropozycję dla sztabu Trumpa, nie został wybrany i mści się, o tyle Brittany Kaiser to jest ciekawy case, bo ona była bardzo blisko związana z samą górą Cambridge Analytica i nawet były CEO jakby, czy tam techniczny CFO, nie jest w stanie powiedzieć, mówi, nie wiem dlaczego ona to zrobiła. Ona na kartach tego dokumentu po prostu zaczyna zdawać sobie sprawę, że to co robiła jest dwuznaczne etycznie. To wiesz, ta twoja metafora, to jest bardzo ciekawe. Z tą swoją metaforą jest taki problem, że ja uważam, że ona się odnosi tylko do rzeczywistości takiej filmowej, to znaczy, że są superbohaterowie, czyli ludzie, którzy mają supermoc, ale w jakiś sposób scenariusz im nakazuje, że są predestynowani do czynienia dobra, podczas że gdzieś istnieje ich po prostu antyteza, czyli arcywróg i super zły, który czyni zło, które oni muszą pokonać. A po prostu są ludzie, którzy mają moc, supermoce i jak je wykorzystują, tak naprawdę nie jest jednoznaczne. To znaczy ludzie opracowali coś, co można wykorzystać na bardzo wiele sposobów. Jest bardzo wiele ludzi, którzy się cieszą, że zostało to tak wykorzystane, ponieważ wygrał ich kandydat. A poza tym mam wrażenie, że to jest tak, że po prostu ten sposób i ta metoda była skuteczniejsza niż metoda drugiej strony. To nie jest tak, że druga strona nie używała tego typu socjotechniki. Jasne, miała tylko mniejszy budżet na kampanię socialową. Albo mniejszy budżet, ciekawe, albo po prostu wykorzystała z mniej doskonałych narzędzi. Ciekawe jest również, oczywiście cały dokument ma tezę,
i można się z nią zgadzać lub nie i można też podejrzewać, że twórcy starają się nas przekabacić na swoją stronę. Ale jest tam taki argument, jest tam taki przykład podany. Oczywiście, że wiele takich rządów, które mają zapędy autorytarne, wykorzystuje te kampanie również w Europie, na Węgrzech, w Litwie, na Litwie, ale w Ameryce Południowej. No i można się tylko za... Nie tylko w Europie. Można się zastanawiać, się, czy to dobrze, czy to źle. Czy chcielibyśmy na przykład, żeby taki mechanizm dobrze, był ani źle. To wykorzystywany... jest rzeczywistość po prostu. Jest wykorzystywane w Polsce, na pewno. Oczywiście. Ale czy chciałbyś, gdybyś wiedział o tym i mógł nacisnąć przycisk go, robimy to dla swojej opcji, powiedzmy światopoglądowej, to czy zrobiłbyś to tylko dlatego, że uważałbyś, że... Czy jest w tym coś fundamentalnie nagannego? To znaczy, czy korzystanie z danych, które ludzie dobrowolnie i legalnie udostępniają, żeby ich problem polega łączyć na tym, że oni... w grupy i do nich docierać. Jedynym problemem są te fake newsy. Tylko, że określenie fake news jest też bardzo nieprecyzyjne tak naprawdę, bo między fake newsem, czyli czymś tworzonym... radośnie zrzekasz się praw do swoich danych, na których ktoś zarabia, nie chcesz sam być właścicielem. Ja się radośnie nie zrzekam prawa. Ja zawsze, po pierwsze, praktycznie nie korzystam. Na przykład, jak był ten wybuch ostatnio popularności tej aplikacji do postarzania się, która została stworzona przez jakąś software'ową firmę rosyjską, która zajmuje się również sprzedażą danych. Jakby pewnym takim... jakby budowaniem potencjału wymiany, może potencjału politycznego. Że podajesz swoje imię, nazwisko, maila i dajesz swoją twarz. I zasadniczo już dajesz komuś do dyspozycji pełnię. To zawsze się nad tym zastanawiam, że ludzie... Ty się zastanawiasz. Dla tych 15 minut lajkują ziomeczki, po prostu się tego zupełnie zrzekają. Z drugiej strony myślę sobie, że co oni z tymi danymi tak naprawdę zrobią? To znaczy właśnie połączą je w pakiety i zaczną profilować. To nie będzie nigdy tak, że ktoś będzie patrzył i mówił, ale brzydka. Albo będzie konkretnie, o nie, Koperski z Warszawy zaczął mówić coś antyrządowego. Jedziemy po niego. Bo to jakby to nie temu ma... Inaczej, to nie jest ten moment, ani nie jest ten poziom technologii, żeby coś takiego zrobić. A po prostu udostępniasz jakiś fragment swojego światopoglądu, żeby ktoś mógł bardziej dopasować do ciebie i do grupy ludzi tobie podobnych treści, albo żeby zarobić na tym pieniądze, albo żeby cię przekonać do siebie. Nie jako albo. Zawsze zarabia, zawsze ktoś zarabia na tym pieniądze. No tak, ale musisz to, tylko jest właśnie zdaję sobie z tego sprawę, to powiedzmy, że trochę się to odróżnia. No. Jesteś mniej więcej wyedukowany w tym temacie, wiesz do czego można wykorzystać dane i myślisz, że wiesz jak się przed tym bronić. Powiedzmy, że są rzeczy takie jak, nie wiem, aplikacja rabatowa do sklepu, do którego chodzisz. No tak, płacisz swoimi danymi za to, że płacisz mniej w tym sklepie. Tak, tylko nie uważasz, że zawsze powinieneś mieć prawo do wycofania swoich danych, do zapytania, jakie moje dane wykorzystujecie i czy je odsprzedajecie? Czym po prostu radośnie odpuszczasz ten temat? Od tego masz kochane nasze RODO, wiesz. Tylko to jest na tej zasadzie, że wiesz, chodzisz do drogerii, no, ale właśnie podajesz widzisz, swoje imię i nazwisko nie zawsze to i płacisz działa w niej tą kartą, która ci daje tam 2% rabatu. I zasadniczo to, czego się ta aplikacja o tobie dowiaduje, to to, że masz dziecko, nie? Bo kupujesz w kółko pieluchy i chusteczki. Ale to już może jest ktoś dużo, kiedyś, Maciek. Właśnie może ktoś kiedyś spojrzy w tą aplikację i ci powie, że chcesz, żeby twoja córka się dostała do dobrego liceum, to bądź uległy, nie? Tylko, że mam wrażenie, że to jest jakby narzędzie, które to ułatwia, ale to jest immanentna Maciek, to cecha jest, tego, że technologia tam jest to nazwane PsyOps. Mhm. To jest związane z psychologią. To jest dużo głębsze niż to, że celujemy reklamę do osób, które mają dzieci, no nie, no bo okay, oczywiście, będzie teraz program rozumiem, 500+. To jest
Twój motywacja reklamowa się w ogóle ludziom wydaje zupełnie niewinna, że dopiero jak mówią, że rozmawiałam z koleżanką o nowej maskarze i Messenger mnie podsłuchał i później pojawiła mi się reklama nowej maskary, to wtedy mówią, że jo, jak to jest możliwe, bo to jest ta granica, za którą dla nich jest to nieakceptowalne. Tak tylko, samo że... jak jest problem Uncanny Valley w tak, filmach CGI, to jest tak samo jest... Temat, do którego ciągle się wszystko sprowadza. Okej, okay, to nasypmy piasku w tryby tego technologicznego galopu, w którym jesteśmy i zatrzymajmy się już w tym momencie, ponieważ gwarantuję wam wszystkim, drodzy słuchacze, czekają nas dużo gorsze rzeczy przed nami niż to, że ktoś nas profiluje i ktoś moim nam zdaniem, wyświetla to, reklamy. Czym się kończy ten film, ten dokument? To jest Skynet i to jest to, Arnold Schwarzenegger, co możemy sobie wynieść z właśnie z lektury tego filmu. Powinniśmy wymagać od tych ludzi, którzy nam udostępniają te narzędzia społecznościowe, żeby dbali o to, co wypuścili na wolność i puścili to luzem i pozwalają to złym ludziom wykorzystywać przeciwko nam. Ja wam powiem tyle. Jeżeli wam to przeszkadza, to po prostu wyjdźcie na ulicę i walczcie. Fight the power, public enemy. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey. Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey. Giving what you're getting. Knowing what I know in. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the powers that be! As the rhythm's designed to bounce with counsels that the rhyme's designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people! We are the same, no we're not the same, cause we don't know the game. We need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? Yeah. I'm beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest to show. You got to throw the what you know. To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. 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 In order to fight the powers that be. Fight the powers.
Power! Public Enemy, to tak na fight zakończenie the power. To też, recenzji. Gdyby się pojawiły na ulicy, to możecie krzyczeć Fight the Power. Gdyby się Cambridge Analytica. Koper jest bardzo zaangażowany w ten temat, dlatego też bardzo starannie dobierał słowa. Tutaj niektórzy zwracają bardzo uwagę, starannie, bardzo starannie dobierał słowa. Bardzo starannie dobieram słowa, żeby się nie jąkać. No, ale niestety emocje biorą górę. Pozdrawiamy cię, słuchaczu. Bardzo przykro mi, że... Czy Sham 69 to nie jest jakiś nazistowski zespół? Już kiedyś o to pytałem. Nie, to Screwdriver, czy tam jakiś Honor 18 to jest neonazistowski zespół. Okej. Okay. To szybko, bo jutro wchodzi do naszych kin film, który jest jednym z moich najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. Ty, Koper, to przeczytaj i później na koniec się do tego odniesiesz w takim razie, bo ktoś tam napisał długiego SMS-a. Shaw i Hobbs. Szybcy i wściekli Shaw i Hobbs w polskiej wersji. Mianowicie, ja nie jestem wielkim fanem serii Szybcy i wściekli. Jestem wielkim fanem tego, jak świadomo, kulturowo i meta w pewnym sensie jest ta seria. To znaczy, to jest seria filmów, która przez... Ona się powinna skończyć po drugim filmie. To znaczy w... No to by chodziłby silniku, smutny po tym świecie. W tym silniku chyba było paliwa na, powiedzmy, dwa filmy. Pierwszy film był super, dlatego, bo były w nim szybkie samochody i skąpo ubrane panienki, a poza tym... Wróćcie w nim... sobie do pierwszych Szybkich i Wściekłych, jaki to jest cringe teraz, totalny. Tak, to prawda. Nawet do tego stopnia, że nawet to, jak on jest nakręcony, że jest, on ma tak bardzo nasycone kolory i wszystkie te sceny są takie, Ciarki, że oni są żenady. Wiecznie... O, to w Polsce. Ale jednocześnie ma, wiesz, jakąś historię, że coś tam się dzieje, jest jakiś kryminalny taki wątek. W drugim ten wątek jest kontynuowany, po czym twórcy zdają sobie sprawę z tego, że już jakby to paliwo się skończyło. Więc dochodzą do wniosku, że zrobią film nie o... Poza tym jest konflikt między The Rockiem... Ale wiesz, to jest, nie wiem, która... ósma część, Dominikiem, siódma... Domem. No okej, okay, tak, to wcześniej, bo to jest... To, bo to jeden to drugiego chodzi, nazwał Candy Ass. Pojawiają się kolejne postaci i zawsze między nimi jest konflikt, po to, że nie, zaraz ale potem w prawdziwym życiu rodziną. Na planie jest tak? Konflikt między... Winem Dieslem i... Winem Dieslem i The Rockiem. Tak? O kurczę. W ogóle oglądałem ostatnio tą ostatnią część i to jest film, w którym jedyna motywacja, która napędza bohaterów, to jest taka, że oni który mówią... Który to jest? To jest Charlie Stallon? Tak, że strzelają do łodzi podwodnej z samochodów i różne inne dziwne rzeczy robią. Jedyna motywacja, która napędza bohaterów, jest taka, że oni sobie mówią, że moja grupa znajomych to jest moja rodzina, mimo tego, że w zasadzie poza tym, że jeżdżą to razem nie jest samochodami, prawda, prawda? To ich nic nie łączy. Bo nie są rodziną, nie łączy ich prawdziwe więzy krwi. To jest po prostu grupa ziomków, którzy sporo przeżyli i mówią sobie family is family, nie? I po prostu, wiesz, są z jednej strony są taką po prostu organizacją, jak pracował w niej MacGyver, że po prostu są grupą twardych gości, których CIA i FBI wykorzystuje do najtrudniejszych misji, a jeżeli się to nie uda, to się ich wyprze. Z drugiej strony jest po prostu rodzinna więź między nimi. Moi drodzy, tam oddaję się swój łańcuch z krzyżem, bo jesteś moim najbliższym ziomem. I jakby bierze to się z tego, że ten film zasadniczo odrzuca sens dlatego, żeby być rewią fantastycznych scen. Popisów kaskaderskich. Akcji, popisów kaskaderskich, menażerii postaci, które są kompletnie... I żeby wszyscy się świetnie bawili i na żeby planie. Wszyscy się świetnie bawili. Jednocześnie zatrudnia... To jest... Oni się coraz bardziej zbliżają do Expendables, nie? Że to jest tak, że wszyscy aktorzy akcji zaczynają grać w tym filmie i zasadniczo oni grają swoje postaci z innych filmów. To znaczy Dwayne Johnson jest po prostu nietykalnym twardzielem. Jak ten koleś się nazywa? Ten łysy, co grał w porno. Jason Tatum. Gra Brytyjczyka. Który grał w pornolach. Maciek. Brytyjczyka, który jest, ma niewyparzony język i trudno się z nim ułożyć. Twarda babka Helen Mirren. A poza tym nie lubią się w ostatnim filmie. Więc, co jest kolejnym, nie powiem genialnym, ale rewelacyjną decyzją twórców, że biorą te dwie postaci i tworzą z nich zupełny spin-off. W związku z tym, że ta dynamika między nimi udała się w poprzednim filmie i ludzie to lubili, to po prostu powiedzmy tą historię, więcej tej historii. Dlaczego i ten nie? Film jest o tym, że oni niechętnie muszą ze sobą współpracować, więc jest serią scen akcji, w której oni z jednej strony działają w jednym kierunku, tak, z drugiej strony rywalizują między sobą. I ja naprawdę, są trzy chyba trailery tego filmu i we wszystkich tych trailerach wygląda na to, że to działa. I jakby ja rozumiem, że to nie jest
Rublow Tarkowskiego, ale to jest naprawdę świadome przynajmniej kino. Jest to lepsze niż bardzo wiele filmów akcji, które poza tym, że są filmami akcji, chcą jeszcze nam coś opowiedzieć o sobie i o świecie. Więc ja się cieszę i ja ten film chętnie zobaczę. Tyle w dzisiejszej kronice wypadków filmowych. Na koniec jeszcze tylko pozdrawiam słuchacza, który pyta nas o zdanie w sprawie tego, jak się PewDiePie do tego odniósł, tak? Handlu, tak, danymi. Jego zdanie ponoć jest takie, że jeżeli jest do zapłacenia cena za bycie w social mediach, jeżeli cię to bulwersuje, to się z nich wypisz. Tak. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że każdy, kto działa w social media i oferuje coś szerokiej publiczności, tak jakby powiedzieć, wypisz się z życia, jeżeli ci się nie podoba życie. No to jest trochę bez sensu. Trzeba kontrolować, trzeba ludziom, którzy mają rząd dusz za sobą, trzeba patrzeć na ręce i wymagać od nich moralnej postawy, a nie niemoralnej postawy i odpuścić im, powiedzieć, zbierasz sobie dane, wykorzystuj je dzieciakom, mów co chcesz i zarabiaj sobie na nich, nie informując ich absolutnie o niczym. No moim zdaniem, ja się z tym nie zgadzam. Jeżeli się zgadzam, do usłyszenia za tydzień. Ja w zasadzie na urlop jadę, ale to może Koper się do mnie wdzwoni, zobaczymy jeszcze. Dzięki wielkie za tą godzinę spędzoną wspólną, za 4 minuty godzina 8 i Eltron. Dzięki. Na razie. Radio Campus. Cześć Warszawo.